Co to jest różyca i jaka jest jej przyczyna? Różycę powoduje bakteria Erysipel od Rhizopathiae. Bakteria ta może powodować chorobę zwierząt, w tym groźną chorobę świń zwaną różą świńską. Występuje także u zwierząt morskich, w tym u ryb, krabów, fok i wielorybów. U ludzi, którzy mają kontakt z zakażonymi materiałami pochodzenia zwierzęcego, powoduje zwykle ograniczone rumieniowo-obrzękowe zmiany skórne. Inne stosowane określenia dla różycy, palec tranowy, foczy palec, krabowe zapalenie skóry, sugerują rodzaj ekspozycji. Przykładowo nazwa palec tranowy dotyczy infekcji w obrębie palca powstałej po obróbce tłuszczu wielorybów i pozyskiwania z nich tranu. Do infekcji dochodzi zazwyczaj wskutek drobnych zadrapań czy skaleczeń, skaleczenie kością lub ością. Jak często występuje różyca? U ludzi różyca to rzadka choroba, którą obserwuje się głównie wśród osób pracujących z chorymi zwierzętami lub stykających się z zakażonym materiałem pochodzenia zwierzęcego. Zakażone mięso, ryby, drób, są to głównie rolnicy, weterynarze, ale także kucharze i inne osoby zajmujące się przygotowywaniem jedzenia. Jak się objawia różyca? Zmiany skórne w różycy dotyczą głównie powierzchni grzbietowych rąk i mają postać wykwitów rumieniowo-obrzękowych, które są ostro odgraniczone od skóry niezmienionej i mają tendencję do obwodowego szerzenia się. Pojawiają się zwykle po 3-7-dniowym okresie wylęgania i nie towarzyszą im objawy ogólnoustrojowe, takie jak wzrost temperatury ciała. Pacjent może uskarżać się na dolegliwości bólowe, świąd i pieczenie. Różyca rzadko powoduje ciężkie powikłania, takie jak zapalenie wsiedzia czy posocznice. Choroba nie pozostawia po sobie odporności, dlatego możliwe są ponowne zachorowania. Co robić w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na różycę? W razie wystąpienia zmian skórnych mogących odpowiadać różycy, zwłaszcza u osób stykających się zawodowo z materiałem pochodzenia zwierzęcego, należy zgłosić się do dermatologa. W jaki sposób lekarz stawia diagnozę różycy? Rozpoznanie choroby stawiane jest na podstawie badania lekarskiego, czyli obecności zmian skórnych w typowej lokalizacji, poprzedzonych kontaktem z zakażonym materiałem pochodzenia zwierzęcego, w szczególności ością lub kością. Pewna diagnoza jest możliwa na podstawie hodowli materiału biopsyjnego skóry. Jakie są metody leczenia różycy? Leczenie różycy polega na stosowaniu antybiotyków z grupy penicylin. Możliwe jest też zastosowanie innych antybiotyków, NP, erytromycyny. W łagodnych postaciach choroby można je podawać doustnie, natomiast w cięższych wskazana jest hospitalizacja z podawaniem antybiotyków dożylnie. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie różycy? Różyca trwa zwykle długo, nawet w przypadkach leczonych może się utrzymywać kilka tygodni. Ustępuje całkowicie po antybiotykoterapii, ale nie daje odporności i może wystąpić ponownie. Co należy robić po zakończeniu leczenia różycy? Po wyleczeniu różycy konieczna jest odpowiednia profilaktyka w celu uniknięcia ponownego zakażenia, ponieważ zakażenie nie pozostawia odporności. Co robić, aby uniknąć zachorowania na różycę? W przypadku osób zawodowo zajmujących się obróbką mięsa zwierzęcego wskazana jest odpowiednia ochrona rąk i unikanie skaleczeń skóry. Istnieje skuteczna profilaktyka w odniesieniu do róży świń w postaci dostępnej szczepionki. Nie opracowano natomiast szczepionki dla ludzi.